Dobry wieczór. W Warszawie odbyła się narada sekretarzy ekonomicznych Komitetów Wojewódzkich Partii poświęcona konsultacji założeń centralnego planu na rok przyszły. W dyskusji podkreślono, że realizacja planu w roku przyszłym będzie kolejnym krokiem na drodze realizacji zadań 9. Zjazdu Partii określonych w Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczym na lata 1983-85. Pomimo nie najlepszej pogody trwają w województwie poznańskim rzepakowe żniwa. Coraz częstszym widokiem na polach są kombajny mucące rzepak z pokosów. Plony są bardzo wysokie, średnio 23 kwintale ziarna z hektara. Są jednak i takie PGR-y, gdzie osiągnięto ponad 30 kwintali z hektara. Niestety, ziarno jest bardzo wilgotne i wymaga dosuszania. Aby więc nic z tego rodzaju się nie zmarnowało, wykorzystuje się nie tylko suszarnie przedsiębiorstw przemysłu zbożowo-młynarskiego, lecz także PGR-ów i cukrowni. Wszystkie pracują non-stop. Niektóre z PGR-ów dysponujące suszarniami przejęły na siebie obowiązek wysyłki wagonowej przesuszonego ziarna wprost do zakładów przemysłu przetwórczego. Oglądana na filmie partia ziarna przeznaczona jest do zakładów przemysłu tłuszczowego w Szamotułach. Tak więc poznańscy rolnicy robią wszystko, aby sprzątnąć bez strat niezłe w tym roku zbiory. Jeśli pogoda nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu, to w przeciągu najbliższych kilku dni rzepak zniknie definitywnie z pól. Jest to konieczne, bowiem na sprzątnięcie czekają już zboża. Na tym polu miał być wspaniały rzepak, ale niestety długo leży na pokosach i proszę zobaczyć, już zaczyna porastać. Po prostu wschodzi następny rzepak z ziarna, które jeszcze jest w strąkach. Panie dyrektorze, rok temu... Kiedy zbieraliście rzepaki? Rok temu po zbiorze rzepaku już 5 lipca. Lipca, dzisiaj 28 lipca. I kiedy zbierzecie? 3 dni dobrej pogody. Ciągle czekacie, a ciągle są te przelotne opady, przekropna pogoda i rzepak stoi. Jak pan go w tej chwili szacuje? Jaki to może być plon? W granicach 30 kwintali. Będzie. Będzie. Będzie, jeżeli się go zbierze. Jeżeli się go zbierze. Należycie do ścisłej czołówki PGR-ów w Polsce. Ile zboża średnio z hektara spodziewaliście się w tym roku? W tym roku mieliśmy ambitne plany i spodziewaliśmy się około 60 kwintali z hektara średnio 4 zbóż. Czyli więcej jak 2 razy średnio w kraju. No tak to wygląda. No co zostało z tych nadziei? No poza jęczmieniem jeszcze pszenicę uzyskamy powyżej 60 kwintali z hektara. A pozostałe zboża? Jęczmień, no z uwagi na to, że jest bardzo powalony i no, nie wiemy jaka będzie pogoda, no, obniży nam plon. W jakim terminie rozpoczniecie pełne żniwa w Lesznie na tych ziemiach ciężkich, bardzo urodzajnych? Spodziewamy się nie wcześniej jak za 12 dni. Czyli połowa sierpnia? Połowa sierpnia. No a koniec żniw? Do końca sierpnia? Jeżeli będzie dobra pogoda, to do końca sierpnia zrobimy. 2 tygodnie później niż w latach ubiegłych rozpoczęły się w województwie bydgoskim duże żniwa. Zbiory zbóż, głównie jęczmienia ozimego, trwają obecnie w południowych gminach województwa. W ciągu pierwszych dni żniw skoszono jęczmień z ponad 100-hektarowego areału, przede wszystkim z pól rolników indywidualnych. Zebrane do tej pory ziarno jest wilgotne. Stopień jego wilgotności kształtuje się w granicach 30%. Tegoroczne duże żniwa w Bydgoskiem zbiegają się ze zbiorem drugiego pokosu siana, co znacznie utrudnia ich przebieg. Utrudnieniem prawidłowego i szybkiego zbioru jest również to, iż znaczna ilość zbóż jest wyłożona i przerośnięta chwastami, co w dalszej fazie żniw uniemożliwi szczególnie na glebach ciężkich mechaniczny zbiór ziarna. Według opinii rolników bydgoskich, jeśli utrzyma się bezdeszczowa pogoda, nasilenie prac żniwnych spodziewane jest na Pomorzu i Kujawach w pierwszej połowie sierpnia. W województwie wałbrzyskim opóźnienia w pracach polowych sięgają miesiąca. Tylko w części nizinnej województwa, gdzie niegdzie można spotkać pierwsze kombajny koszące rzepak i jęczmień ozimy. W rejonach podgórskich i górskich jeszcze nie skoszono wszystkich łąk, a siano zalega w stogach niezwiezione. Zboża są jeszcze zielone, niedojrzałe. Przypuszcza się, że ich zbiór nastąpi najwcześniej za 2-3 tygodnie. Nietypowe opóźnione żniwa będą znacznie kolidowały z terminami agrotechnicznymi siewu rzepaku ozimego. Toteż już teraz wielu rolników zaorywuje stare łąki i pola po roślinach paszowych, przygotowując je pod zasiew rzepaku. I to już wszystkie wiadomości głównego wydania dziennika. Dobranoc Państwu.